Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejny fragment książki i rozdział, od którego zaczynamy, nosi tytuł Nie wątpię, że już w niemowlęctwie wykazywałem jakieś kolekcjonerskie skłonności. Zapraszam. Wybryk. Od początku, od zarania, człowiek miał pociąg do zbierania. Taki pociąg zwał konikiem. I to jakimś jest wybrykiem, no bo przecież koń to może kryć się w aucie lub w motorze, ale nawet pod Hongkongiem nie da rady być pociągiem. Nie do wiary. Kolejny termometr stłuczony. Załamała ręce pani Adela. Co się dzieje w tym domu? No właśnie, co się dzieje? Bo u Tuwimów w ostatnich tygodniach rzeczywiście znikał termometr za termometrem. To prawda, pierwszy z nich pani Adela stłukła sama. To było wtedy, kiedy rozpadło się sklecone przez Julka terrarium, a po domu zaczęły pełzać za skrońce i biegać jaszczurki. Mama Julka nie była jeszcze przyzwyczajona do ich widoku, więc kiedy pewien szczególnie dorodny okaz wypełzł zza kredensu, aż podskoczyła z przerażenia. Pudełko z pastylkami na kaszel, szklanymi bańkami i termometrem, po które właśnie sięgała, wypadło jej z rąk i wylądowało na podłodze. Trzask! Pomogę mamie! Julek nadbiegł ze szczotką i szufelką i starannie zmiótł najpierw kawałki szkła, a potem rozbrykane kuleczki rtęci. Długo się przyglądał, jak rtęć tańczy na szufelce. Drobniutkie kulki zbliżały się do siebie i łączyły się w większe kule. Wreszcie zmieniały kształt, rozciągały się, żeby znów się rozpaść na dziesiątki połyskujących drobinek. A Julek patrzył oniemiały z zachwytu. Tak, pierwszy termometr mama Julka stłukła sama. Dobrze to pamiętała. Ale co się stało z całą resztą? Pani Adela znała syna jak nikt inny na świecie. Z niezmąconym spokojem obserwowała jego kolejne pasje kolekcjonerskie. Zbieranie znaczków i widokówek Julek szybko porzucił jako zbyt oklepane i nieciekawe. Potem przyszła kolej na stalówki, muszle, obrączki do cygar, gazety z całego świata, miał nawet jedną japońską i setki innych zbiorów. Im bardziej dziwaczne były kolekcjonowane przedmioty, z tym większą pasją Julek je gromadził. Pani Adela świetnie o tym wiedziała. Ale nawet ona nie wpadłaby na pomysł, że Julek zbiera właśnie rtęć. Gdyby poznała tajemnicę, z pewnością zatęskniłaby do zdecydowanie bezpieczniejszej fascynacji płazami. Jednak te sympatyczne zwierzaki biegały już wówczas po parku Poniatowskiego. Czego to ludzie nie wymyślą? Ten zbiera grzybki, takie z bigosu. Tamten talerze, prosto z kosmosu. Inny grzebienie, tylko szczerbate. A jeszcze inni, bloki, kasat. Co dziś przychodzi ludziom do głowy? Skarżył się znaczek, taki pocztowy. Na szczęście dla Julka zagadka tłukących się z nadmierną częstotliwością termometrów pozostała nierozwiązana. Zresztą upodobanie do rtęci szybko Tuwimowi minęło, a jego miejsce zajął jakiś kolejny bzik. Może minerały, a może raczej wonne olejki kupowane w składzie aptecznym pana Thorna na rogu Andrzeja i Pańskiej. Julek je potem mieszał, gotował, dorzucał to skórkę cytryny, to bobkowy listek, wyczarowując w ten sposób własne pachnidła. Domownicy szybko zapomnieli o sprawie dziwnie kruchych termometrów. Tylko aptekarz jeszcze przez wiele miesięcy, gdy pani Adela wpadała do niego z listą sprawunków i stosikiem recept, najpierw uważnie studiował zapiski, a potem pytał uprzejmie. I termometr do tego? Aż przyszły książki. Pewnego dnia Julka dopadł bzik nieuleczalny. Pierwsze jego objawy chłopiec zaczął zdradzać jeszcze w gimnazjum, a z biegiem lat bzik przybierał na sile i nigdy nie dał się zastąpić żadną nową pasją. Po co ci tyle tomów o pchłach? Dziwili się goście Julka. No cóż,
Panu tak bogata literatura, na cóż panu tak bogata literatura na temat szczurów? Dziwili się goście pana Juliana. Zerkali z zaciekawieniem na półki, trzeszczące pod ciężarem książek. Czytali napisy na grzbietach i dziwili się, dziwili, dziwili, bo książki, wiadomo, są po to, by je czytać i wynajdywać w nich praktyczne informacje. Na przykład imiona córek króla Cyrenajki, historię binokli czy przepis na piernik, ale żeby zbierać książki? I to takie dziwactwa? W dodatku, w tak ogromnych ilościach? Nie, to zdecydowanie nie mieściło im się w głowach. Tu Wima bowiem, nastoletniego Julka i dorosłego pana Juliana, fascynowało przede wszystkim to, co cudaczne, niezwykłe i konieczne, nikomu niepotrzebne. Zbierał książki o diabłach i potworach, o aromatach i truciznach, o tytoniu i kawie. Gromadził podręczniki czarnej magii, gramatyki wymarłych języków, stare kalendarze, śpiewniki, mapy i pamiętniki. Wyszukiwał je na straganach, w antykwariatach, a niektóre sprowadzał z dalekich miast, z Rzymu, Londynu, Moskwy, Lipska i Paryża. W efekcie miał w zbiorach najdziwaczniejsze pozycje. Podręcznik dla fryzjerów, opasłą historię tortur, malajski manuskrypt spisany na liściach jakiejś egzotycznej rośliny, XVIII-wieczne dzieło wielkości znaczka pocztowego. Gdyby istniała katedra dziwologii, uśmiechnie się potem Tuwim spisując wspomnienia, mógłbym wykładać ten przedmiot. Na mur. Uszył sobie szczur, szarawary z piór. Kiedy wyjdzie w nich na dróżkę i zza piór wystawi nóżkę, to na mur, nawet gbur, powie mu bonjour. Znaczącą pozycję w bibliotece poety zajmowały rozprawy o szczurach i myszach. Jedna była napisana po niemiecku, druga po polsku, inna po francusku. Wiele z nich poeta sprowadzał z zagranicznych antykwariatów. Niektóre dostawał od wracających z podróży przyjaciół. Dział szczurologii wciąż się więc rozrastał i wkrótce pan Julian miał chyba największy w Polsce zbiór książek o szczurach i myszach. A to bestie, wzdrygał się czasami studiując jakiś bogato ilustrowany tom. Są genialne, zachwycał się innym razem. Gdy podczas lektury udało mu się, podczas lektury udało mu się polubić te stworzenia? Nie wiadomo. Szczurów się trochę obawiał, a myszy? Myszy kojarzyły mu się niedobrze. Julek bowiem przyszedł na świat z brązowym znamieniem na lewym policzku, potocznie zwanym właśnie myszką. Z jej powodu przez całe życie był narażony na ciekawskie spojrzenia i przykre komentarze. Patrz, szeptano na widok chłopca, ale wielka myszka. Widziałeś? Pytano za jego plecami. Coś takiego, biedak, użalano się. Mama Julka nigdy nie pogodziła się z tym, że coś podobnego przytrafiło się właśnie jej synkowi. A sam Julian? Jego smuciło przede wszystkim zmartwienie mamy. Kiedy był chłopcem, pod byle pretekstem rezygnował ze wspólnych spacerów. Nie chciał narażać pani Adeli na niepotrzebne przykrości. Spacerując sam, znosił te komentarze i spojrzenia odrobinę lżej. Tylko odrobinę. Błyska już 1000 barwnych zamorskich słówek. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Julek zaczął zbierać pierwsze dziwaczne książki, opanował go jeszcze jeden bzik. Bzik lingwistyczny. Ticha bufo a fo, wyszeptał kiedyś, notując coś w kajecie. Damar, bałyksyt, szorczil, natu. To zaklęcia? Spytała nieśmiało Irenka. Będziesz czarował? No coś ty, Irenko, to nie są żadne zaklęcia, to prawdziwe słowa. Ludzie tak mówią, wiesz? Uwierzysz, że w Kirgistanie jaskółkę nazywają Czabałajkiej, a świnia po amoryjsku nazywa się Płaka? Płaka, płaka, powtarzał Julek zachwycony. Niesamowite. Limeryk tatrzańsko-nowozelandzki.
Raz w okolicy małołączniaka głuptak chomiku rzekł do świstaka. Kiedy świstak już skapował, że to o nim była mowa, po maoryjsku odparł płaka. Zanim Julek skończył 15 lat, zdążył już zgromadzić nie jeden tysiąc barwnych zamorskich słówek. Wypisywał je pracowicie ze słowników, gramatyk, powieści podróżniczych i wspomnień obieży światów. Notował egzotyczne słówka na kolejnych stronach kolejnego kajetu. Jedno po drugim, bez specjalnego porządku. Wyrażenia plemion australijskich obok słów azjatyckich. Wyrazy współczesne obok dawno już nieużywanych. Szo-czitl, szo-czitl, mruczał. Nie, to zdecydowanie nie brzmi jak kwiat. Dziwny ten staromeksykański. Nieprawdopodobne, wołał, gdy spostrzegł wyraźne podobieństwo między jakimś wyrazem jukagirskim, a jego peruwiańskim odpowiednikiem. Zadziwiające. Eto tre, egi ketto harum, dua rua tolu, szeptał, notując mozolnie liczebniki duńskie, węgierskie i fidżyjskie. A potem estońskie, chorwackie i chińskie, włoskie, kazachskie i koreańskie, a nawet jakuckie, dahomejskie i botokuckie. Postanowił bowiem, że nauczy się liczyć we wszystkich językach świata. I rzeczywiście, wkrótce miał już gotowe listy 10 pierwszych liczebników w ponad 200 językach. Analizował je uważnie, dopatrywał się pokrewieństw, zakreślał co ciekawsze formy, kolorowymi ołówkami rysował strzałki między podobnymi wyrazami, a któregoś dnia – mamo, tato, to jest Tazi in Hie Tse – przedstawił Julek nowego kolegę. Tazi był Chińczykiem, 12-latkiem, który wędrował po łódzkich podwórzach i zarabiał, pokazując żonglerskie sztuczki albo śpiewając piosenki w swoim ojczystym języku. Tadzik, jak? Nie zrozumiała pani Adela. Ale chłopcy już zniknęli w pokoju Julka. Kolomotywa toczyzna gadzaka. Instostatacji komolotywa. Kaciarz gromona z poti z niej spływa. Isto i piesa, iszy i dmucha. Grzas rozżar gone brzuchej habucha. Ledjusz sawopie, ledjusz ziwopie, a trzeba jeszlacz gielwę w siniopie. Podyktujesz mi tę piosenkę? Poprosił gospodarz, otwierając jeden z swoich kajetów. Tę, którą śpiewałeś na naszym podwórku? I Tazi in Hience dyktował powoli, sylaba po sylabie, żeby Julek zdążył wszystko zanotować. Na koniec artysta z powagą złożył w kajecie autograf. Zgrabne chińskie znaki niezmiernie cieszyły Julka, a piosenka intrygowała go tak bardzo, że godzinami porównywał jej słowa z tysiącami słówek w kajetach, nadaremnie próbując rozszyfrować treść. Jak wyglądałby świat, gdybyśmy wszyscy mówili jednym językiem? Zastanawiał się, jakby to było, gdyby każdy z każdym mógł się porozumieć. I wtedy wpadł na pomysł, że nauczy się esperanto. Języka, który ćwierć wieku wcześniej wymyślił pewien okulista, dr Zamenhof. Salantes nuro, okul vitroi, to jest świetne, cieszył się Julek, notując w kajecie esperanckie nazwy skakanki i okularów. Lokomotivo, elefento, baleno, recytował. Lokomotywa, słoń, wieloryb. Lokomotivo, elefento, birda radio, szeptał. Najciekawsze, jak będzie w esperanto ćwir, ćwir, czyryk, albo tiri, tirio, trululu. Po kilku miesiącach Julek znał esperanto już tak świetnie, że bez trudu tłumaczył na ten język wiersze Juliusza Słowackiego i Leopolda Staffa, swojego przyszłego przyjaciela. Zresztą właśnie od esperanckich tłumaczeń zaczęła się znajomość panów Leopolda i Juliana. Najpierw tylko listowna, ale wkrótce już osobista i bardzo zażyła.
Natomiast barwnych, zamorskich słówek, których tysiące tak pracowicie notował w kolejnych kajetach, którymi tak się zachwycał, nigdy później nie używał. Po co to wszystko było? Po co szoczytil, czabałakiej, płaka? Po co inne bziki? Tuwim zada sobie takie pytania w spisywanych wiele lat później wspomnieniach i od razu sam na nie odpowie. Nie wiem, sądzę, że po to, aby w przyszłości być poetą, bo wszystkie zainteresowania Julka prowadziły do najważniejszego bzika – poezji. Dziękuję.